To hello, hello. Alina Kieres Podgórska, którą się przepytam, właśnie, z czego cię przepytam? Będziemy robili rozmowę z Aliną w taki sposób, żeby wam widzowie dać wartość. A zatem, hello, hello, Alina, czym ty zarabiasz na życie? Teraz zarabiam głównie nieruchomościami, dość ostatnio modne. Właśnie jeśli chodzi o moje główne zajęcie, to teraz zajmuję się flipowaniem. To jest taki mój główny biznes, a jeśli chodzi o taki biznes poboczny, ale w sumie taki, który prowadzę najdłużej, bo ponad 10 lat, to organizuję również obozy młodzieżowe dla dzieciaków, różne aktywności typu paintball, spływy, wszystko co można robić aktywnie. Ale to już jest taki biznes, który działa własnym życiem i tam już, że tak powiem, tylko koordynuję, a głównie pochłonęły mnie w ciągu ostatnich 2 lat właśnie nieruchomości. Czyli pieniądze na nieruchomości masz zrobione tych obozów. Tak, w sumie tak. W sumie zaczęłam od tego, że jak miałam trochę za dużo gotówki na koncie, to postanowiłam, że wymyślę jakąś optymalizację. No i jak głównie do głowy przyszło mi to, że prawdopodobnie nieruchomości, może będzie to jakiś dochód pasywny, początek, albo właśnie taka optymalizacja podatkowa, żeby za dużo nie oddawać naszemu państwu. Dobra, i robisz to w ten sposób, że tam masz, nie wiem, 100 tysięcy na koncie firmowym z obozów i te 100 tysięcy w ramach tej samej spółki lecą na konto kupna mieszkania na przykład pod flipa, tak? Znaczy teraz oprócz tego, że mam tą działalność główną, czyli centrum atrakcji, to mam też spółki, które stricte zajmują się nieruchomościami, więc już troszeczkę krok dalej właśnie poszłam w nieruchomościach, już też mam spółkę, która tylko zajmuje się nieruchomościami. Dobra, a ja cię wypytam takie szczególiki, które będą Jasne. ciekawe i dla mnie, i dla widzów. Jak przeszłaś z firmy, która miała cash na koncie, do nowej spółki, która nie miała cashu? Czy zrobiłaś aport cashu na spółkę z o.o., czy zaczęłaś od zera w spółce z o.o. i tam się zbudował kapitał podczas twoich inwestycji? Znaczy najłatwiej wprowadza się kapitał do spółek z o.o. w ten sposób, że robi się pożyczkę od wspólników, która jest po prostu zwolniona z podatku PCC, czyli z takiego podatku, który jeśli na przykład pożyczasz od kogoś pieniądze i przelewa ci na konto firmowe, jest opodatkowane 0,5%, kiedyś było 2%, a teraz po prostu jeśli udziałowcy przelewają sobie pożyczki, to jest to zwolnione właśnie z tego podatku, więc można w cudzysłowie za darmo wprowadzić kapitał do spółki. No i to jest jeden z dwóch sposobów, bo drugim sposobem są tak zwane dopłaty, czyli też jakby są dwa rodzaje właśnie tego, w jaki sposób można wprowadzić te pieniądze do spółki, albo właśnie dopłatą, albo pożyczką. Pożyczka jest jako koszt spółki, a dopłata jest jako zwiększenie kapitału. My akurat wybraliśmy jako pożyczkę, bo było to dla nas po prostu prostsze. I zobaczcie, są 320, a już mamy takie gęste, gęciuteńkie, gęciuteńkie. Dobra, teraz w drugą stronę. Jak sobie wypłacasz pieniądze z twoich spółek, z spółki? Znaczy powiem tak, w spółce na razie jest taka sytuacja, że po prostu ten kapitał cały czas gdzieś tam się powiększa i tam nie potrzebuję wypłacać na razie pieniędzy. Oczywiście też są metody wypłacania pieniędzy ze spółki, ale na razie ich nie używamy. No i też oczywiście fajnie, tutaj też może być kolejna taka informacja podatkowa, że kiedyś właśnie w spółce płaciło się CIT-u 15%, teraz jest 9%, więc spółki troszeczkę mają lepszą sytuację. A tak naprawdę głównie z pieniędzy jeszcze działalności gospodarczej, czyli tam, gdzie robię obozy i robię flipy sama, tam korzystam z tych pieniędzy i z tych pieniędzy rzeczywiście się utrzymuję. No i tam szastam, że tak powiem, na wakacje, właśnie na jakieś przyjemności, to tylko z tamtego konta. A konto spółki na razie jest właśnie takie, że jako wypłata pieniędzy, to na razie ich nie ruszamy. Okej, okay, czyli gdyby Osmanowi przyszło do głowy inwestować w nieruchomości i ma spółkę z o.o., to mu rekomendujesz: hej Marcin, załóż sobie nową spółkę o nazwie Real Estate OSM Power O. i tam kapitał zakładowy 5 tysięcy, basicowy, i do tego pożycz, niech spółka A pożyczy spółce B 150 tysięcy. Mamy kapitał pierwszy obrotowy i za to kupujemy pierwsze mieszkanie na flipa. Na przykład, w Na uproszczeniu. przykład tak. I spółki Doskonale. z o.o. są o tyle fajne, że tego też nie wiedziałam, jak zaczynałam, a może będzie to dla kogoś ciekawe, że spółki z o.o. są w stanie wziąć kredyty na przyszłe dochody. Więc to jest o tyle ciekawe, że na przykład jak miałam działalność gospodarczą i chciałam wziąć właśnie jakiś kredyt, to mimo tego, że no, przeważnie miałam gotówkę i za gotówkę kupowałam na przykład mieszkanie swoje, czy tam jakieś rzeczy do firmy, to właśnie jak chciałam wziąć kredyt typowo pod mieszkanie, to byłam bardzo niewiarygodna dla banku, bo nie miałam nigdy kredytu. Więc to był mój główny problem. A jak założyłam spółkę, to praktycznie po miesiącu poszłam do banku spółdzielczego, przedstawiłam biznesplan i bank spółdzielczy był w stanie mi dać sześciocyfrową kwotę
po miesiącu działalności. Więc to jest bardzo ciekawe. Można. No dobra, i teraz ja się cały czas ocieram o nieruchomości z racji tego, że wydaliśmy książki Eklunda, Altmana, Serhanta i tam jakieś jeszcze inne tytuły. I my nie inwestujemy w nieruchomości flipowe. Być może, tak samo jak ty jeszcze nie napisałeś swojej książki. Bo... Ale już piszę, więc mam nadzieję, że niedługo coś się uda sklecić. Rewelacja. Bo my używamy metody flipowania, ale na przykład do książek. Czyli ja opowiem z mojej perspektywy, czym jest flip i popraw mnie, bo tym samym jest flip w nieruchomościach. Jasne. Czyli kupuję taniej, sprzedaję drożej. Koniec flipa. Dokładnie tak. Dobra, więc jeżeli ja kupuję na przykład partię książek od innego wydawcy, albo mu się skończyła licencja, albo nie trafił z tytułem w własne umiejętności marketingowe, a mi jest po drodze na przykład z marketingiem takiej książki, no to potrafię zamienić zakup książek za 15 tysięcy na 80 tysięcy przychodu. Więc mój flip to jest razy 3 ta kwota, mniej więcej. Mhm. I teraz, czy podobne rzeczy, czy część odpowiedzi znam, to się podpuszczam. Ile na tych flipach w ogóle się zarabia, ile trzeba włożyć, jaki jest prawdziwy zysk z flipowania, bo wiele osób, bardzo wiele osób w twojej branży mówi, że to jest najlepsza rzecz na świecie, ale później okazuje się, że pierwszy flip się robi pół roku i zysk z tego jest 6 tysięcy i dużo siwych włosów. A zatem... To generalnie powiem tak, no ja może też taką nietypową sobie drogę wybrałam, bo ja lubię i trudne nieruchomości, i też inwestuję w kamienice, gdzie dużo osób początkujących głównie zaczyna od bloków i jakichś takich prostszych tematów. No i też jako, że właśnie na początku nie miałam dużo pieniędzy, to właśnie bardzo mocno postawiłam na kreatywność, jak to robić właśnie mając bardzo mało pieniędzy i jak korzystać z kapitału sprzedającego i tak dalej. No i właśnie wracając do twoich pytań, to może taką główną umiejętnością, którą gdzieś tam może jakoś tam się wyróżniam na rynku właśnie fliperskim, jest to, że dużo flipów robię bardzo szybko, czyli na zasadzie zdarza się tak, że kupuję, dzisiaj miałam na przykład taką transakcję, aczkolwiek ta transakcja trwała dłużej, ale umowę zakupu mieliśmy o godzinie 10, a sprzedaży o 14. Bywało tak, że mieliśmy godzina po godzinie na przykład sprzedaż, oczywiście to też wymaga jakichś tam kroków po drodze, no ale staram się też dużo takich flipów robić na zasadzie bardzo szybko i nie robiąc nic. Znaczy, no jak nie robiąc nic, oczywiście jakby pokazując na przykład jakieś dodatkowe atuty danego mieszkania albo wydobywając ich potencjał, albo właśnie sugerując, co można z nim zrobić, żeby dobrze zarobić. No i takie rzeczy się zdarzają i nie zawsze trzeba mieć dużo pieniędzy, bo właśnie istnieje taki chyba, nie wiem, mit inwestowania w nieruchomości, że żeby zacząć, trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy na koncie. Uważam, że absolutnie nie trzeba. Ja się z tobą w pełni zgadzam do tego mechanizmu, bo flipy książkowe, które my robimy, to czasami jest po prostu przełożenie towaru z jednego magazynu do drugiego, zebranie go z rynku na przykład, podniesienie ceny, umycie okien, czyli w przypadku odświeżenie książki. Dokładnie. I w sumie czasami nawet samo poczekanie wystarczy. Albo przewidzenie jakiegoś trendu w stylu, że tam widzę na przykład, że jakiś influencer zaczyna mówić o jakimś autorze. Więc jak zabiorę całą książkę z rynku, poczekam trochę, zrobię z nim relację, on pokaże tę książkę i się okazuje, że boom, end of story, nic trzeba nie więcej robić. Coś z internetem chyba, ten poszło nie tak, ale już słyszę. A moje, słyszałeś mój komentarz, czy go powtórzyć? Jeszcze raz, jeśli możesz, ostatnie zdanie. W skrócie, zgodziłem się z tobą w pełni, jeśli chodzi o mechanizm flipa, analogicznie jest to u nas. I teraz pytanie, czy mogę mieć, może ja wiesz, ja może w złej branży jestem, książkowy, a nie nieruchomościowy, skoro taki jestem cwany w tych flipach książkowych, no to jakie pieniądze można zarabiać? Bo... Duże. Generalnie myślę, że nie ma ograniczeń. No oczywiście zależy od tego, co się kupuje, jak szybko się sprzedaje i tak dalej. Właśnie zależy, jak mówimy o zysku, czy mówimy o zysku na zasadzie procentów z kapitału, czy na przykład właśnie o kwotach, bo jeśli chodzi o nieruchomości, no to u ciebie pewnie to jest jakby dużo sztuk za mniejszą kwotę, a u nas to jest w drugą stronę, że mało sztuk, a za wysoką kwotę. No i generalnie na flipach można zarabiać sporo, no bo powiem tak, no zdarzają się, ja mieszkam na Śląsku, więc to też jest taki ciekawy rynek, gdzie jeszcze mieszkania można bardzo, bardzo tanio kupić, bo na Śląsku zdarzają się jeszcze mieszkania, które można kupić poniżej 1000 nawet z metra do remontu. No i na takim flipie można zarobić od kilkunastu do kilkudziesięciu do kilkuset procent z kapitału.
Oczywiście zależy, jak to liczyć, oczywiście, czy mówimy o samej gotówce i zwrocie z gotówki, czy na przykład w skali roku, no bo w skali roku to już w ogóle wyższe procenty wychodzą. No ale na takim flipie, no to zdarzało mi się zarabiać na przykład na jednostkowej sprzedaży mieszkania ponad 100 tysięcy, więc wydaje mi się, że jest to całkiem fajna kwota, jak na w miarę początki, no bo ja tak naprawdę flipowaniem zajmuję się od 3 lat. Okej, okay. Też się z tym zgadzam, że wychodzi mi, że pierwszy rok to jest takie rozkminianie w ogóle, co, jak to wszystko działa. W drugim roku, a już masz sukcesy, masz porażki, czujesz to, nie? W trzecim roku masz schemat zrobiony i teraz go usprawniasz, poprawiając procesy i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie tak. Właśnie w nieruchomościach to jest fajne, że jak zaczęłam inwestować, to w ogóle podobało mi się wszystko. I podnajem, i wynajem, i właśnie gotowce, i flipy, i wszystko. Aczkolwiek gdzieś właśnie w sumie Excel najbardziej podpowiedział, że te flipy w sumie dają największe... Znaczy, może najbardziej odpowiadały mojemu celowi, ponieważ dla mnie ważne było to, żeby jak najszybciej zgromadzić jak największą ilość gotówki, żeby później docelowo rzeczywiście zgromadzić sobie jakiś dochód pasywny, ale żeby nie było to tak na zasadzie, że... Jakby taki pierwszy mój cel nieruchomościowy był, żeby co roku kupić mieszkanie za gotówkę i wydawało mi się, że to takie mało realne, no bo wydawał mi się ten cel ambitny i na przykład, że za 10 lat będę miała 10 mieszkań na wynajem. No ale właśnie jak zaczęłam gadać z mądrzejszymi ludźmi, spotykać się właśnie na spotkaniach networkingowych, no to okazało się, że można tą drogę przejść o wiele szybciej. Nie trzeba czekać 10 lat, żeby mieć 10 mieszkań. No i właśnie dlatego flipowanie, bo flipowanie jest taką dość mocną dźwignią, gdzie można tego kapitału naprawdę zgromadzić dużo, no i później nie kupować na przykład jednego czy dwóch mieszkań, tylko na przykład całą kamienicę czy właśnie pakiet mieszkań, gdzie tych pieniędzy będzie o wiele więcej i gdzie rzeczywiście ten dochód pasywny będzie na takim poziomie, że właśnie nie 1000, 2000, 3000, tylko no już większe kwoty, nie? Pewno, to zgadzam się, że... Szukam, wiesz, analogii, bo moi ludzie, moja społeczność jakby zna moje klimaty, więc przekładając trochę na moją branżę, to nie trzeba budować swojej społeczności internetowej przez 10 lat. Można wyspecjalizować się w tym, żeby budować relacje z influencerami, wtedy możesz mieć zero społeczności, a mieć ich zasięgi. Jest to droga bardziej subtelna, wymagająca więcej spotkań jakichś networkingowych czy tam one-to-one, ale do zrobienia, więc ten okres 10 lat można skrócić, bo czasami ktoś mówi, że no to już od dawna działasz w internecie, tak samo u ciebie, nie? Że już od 3 lat to robisz, Alina, gdzie ja tam cię tu gonię, to mówisz spoko, spoko, znajdź swoją drogę. Powiem ci, że właśnie to jest też ciekawe, bo tak jak właśnie mówisz, też oglądałam twoje filmiki i też właśnie chciałam zbudować gdzieś tam swoją społeczność, ale jak zaczęłam to robić, to od razu stwierdziłam, że założę sobie fanpage i będę tam pokazywać, co robię. I powiem ci, że tak jak właśnie myślałam długofalowo o tym, że jak zacznę, nie wiem, rzucać zdjęcia remontu, zacznę mówić o tym, co robię, to zaprocentuję to właśnie, nie wiem, za rok, za 2, za 3 i wtedy będę, że tak powiem, zbierać tego plony, to powiem ci, że o wiele szybciej to przyszło, niż myślałam, że przyjdzie i tak naprawdę... Można powiedzieć, że od samego początku i właśnie to było też dla mnie takie zaskoczenie, że Facebook jakby pozwala zbudować takie zaufanie, że pisały do mnie obce zupełnie osoby, że chętnie ze mną zrobią flipa, gdzie ja na przykład miałam fanpage, nie wiem, 2 miesiące, gdzie dla mnie to jeszcze ja sobie nie ufałam, a ktoś mi chciał zaufać. Więc a ludzie boją się tego pierwszego kroku. Oni się boją tego pierwszego kroku postawić. To ja ci powiem o takim moim hicie, który zmienił moje patrzenie na inwestowanie. Jestem ciekaw tego komentarza. Jest taki gość, nazywa się Ty Lopez. On ma mnóstwo hejtu, natomiast ja wdrażając jego jedną strategię, to zobaczyłem na poziomie nie kupnego produktu, ale reklamy, jaką mi zaserwował, bo zrobiłem to samo u siebie, zrobiliśmy sporo pieniędzy jako SMBR. Bardzo, bardzo, bardzo sporo. Po prostu wskakiwały zamówienia o tak. I trwać mocniej, to pojawił się news, że Ty Lopez wykupił 3 takie ogromne serwisy e-commerce'owe i ludzie się zdziwili, że hej, Ty Lopez, co zrobisz? On jest od kursów, Knowledge i Lamborghini, a on zebrał ogromny kapitał, żeby te serwisy przejąć i przekierował swoją społeczność tam. Ale jak on to zrobił? Zebrał kasę od swojej społeczności, czyli powiedział, hej, możesz ze mną zrobić flipa, tylko że taki entry fee to jest 100 tysięcy dolców. Jeśli chcesz tyle, zapraszam do rozmów. Zrobił taki call center, że obsługiwał te leady, które się pojawiały. Zrobił jakiś element weryfikacji. Rzeczywiście ten ktoś, kto pisze, ma prawdopodobnie te pieniądze, nie jest dzieciakiem, który mówi, że mam. I to mnie zainspirowało, jaka jest moc społeczności. Tak. Że możesz kupić kamienicę, korzystając z Facebooka. Możesz kupić... Może nie Allegro, nie? Ale jakieś serwisy mniejsze, takiego crowdfundingu i działa zaufanie, no?
Bardzo działa zaufanie. Właśnie też mnie to trochę na początku przerażało, że Facebook jest w stanie zbudować aż takie zaufanie, że ktoś jest w stanie dać dużo pieniędzy osobie, którą widzi na Facebooku. Na Facebooku można napisać wszystko, nie? Więc, no ale naprawdę, Facebook to jest ogromna siła i teraz nie ukrywam, że bardzo dużo właśnie i kontaktów i właśnie jakichś fajnych deali przychodzi do mnie z Facebooka. A skąd ja się wziąłem u ciebie, skąd ty u mnie i po to ci ja w tym wszystkim? Znaczy powiem ci, że zaczęłam twoje filmiki oglądać właśnie na zasadzie, znaczy przede wszystkim lubię czytać, więc gdzieś tam pojawiły się książki i książek, myślę, że mam większość, które posiadasz, więc no już mało co do kupowania jest, więc muszą być jakieś nowe, mam nadzieję, niedługo. Możesz przedpłatę jakąś zrobić. Słucham? Możesz jakąś przedpłatę zrobić, no. O, na przykład. Pisałem sobie w maila twoje nazwisko, żeby zobaczyć, kiedy pierwszy kontakt mieliśmy. Możliwe, że nie tylko moje nazwisko, tylko mojego męża, bo bardzo często on zamawiał jakby książki. A okej, popisałem sobie w maila, nawet nie w shop. Ale to nie żeby weryfikować prawdziwość tego, że masz moje książki, tylko kiedy mieliśmy pierwszy kontakt, bo zawsze interesuje mnie to, jak długo ktoś mnie ogląda, żeby kliknęło u niego, hej, ufam mu. Czasami się wyraża przez słowa lubię go albo oglądam go, a to chodzi o właśnie to, co mówisz, zaufanie. No, ja myślę, że gdzieś jakieś 2 lata temu. No właśnie, te magiczne 2 lata, też jak mówiłem wcześniej, że to jest moment, który trzeba przepracować w każdej branży. Znaczy, ja cię przede wszystkim podziwiam za regularność, może tak, mi zawsze tego brakowało i właśnie jak oglądałam różne twoje filmiki na zasadzie, jak często publikujesz na Facebooku albo na Instagramie i w ogóle, no to ja się staram gdzieś tam codziennie dodawać jakąś relację i tak dalej, no aczkolwiek myślę, że jeszcze mogłabym nad tym popracować i właśnie to, co często mówisz, że trochę więcej kontentu, takiego, co zostaje, bo na przykład takie relacje, że idę sobie właśnie na remont, robię zdjęcia, tutaj powstanie kuchnia, tutaj oglądamy ruderki i tak dalej, to takie coś mi się pojawia praktycznie codziennie, aczkolwiek muszę popracować nad tym, żeby trochę więcej gdzieś tam na fanpage'u zostawało, takich materiałów, do których ludzie mogą po prostu wrócić. No to znowu, to nie, właśnie, to wszystko subtelności wynikające z doświadczenia. To chodzi o właściwy proces publikowania tych treści, bo gdybym ja tworzył treści w taki sposób, jak normalnie użytkownicy internetu, też bym nie mógł utrzymać regularności. Czyli chodzi o cały proces tego wszystkiego. Czyli jak sobie ułożyć tą świętą zasadę, że jeżeli już tworzę jakiś kontent internetowy, to on nie może żyć minutę, dwie, trzy, on nie może być na jednym medium, tworzę go z zamysłem tego, że będzie pojawiał się wielokrotnie dalej później. Czyli przykład z tego weekendu, że robiliśmy drugą edycję biznesowych śniadań OSM Power, taki pomysł szybko powstał, szybko się sprzedał, więc fajnie, gdzie spotykam się z 12-15 ludzi z tym przypadku z Warszawy i nagrywamy całe spotkanie. Mhm. Czyli wartością jest raz, że interakcja z żywym człowiekiem, ale również nagranie tego spotkania, które później może oglądać moja społeczność na YouTubie. Nagranie na YouTubie jest cięte na mniejsze kawałki, one lecą później na Instagram, na TikTok, na Facebooki. Z tego czasami powstają artykuły i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie rozumiem tego, czemu ludzie, gdy wykonują na przykład, dajmy na to, mają wywiad do gazety, czy do jakiegoś portalu internetowego, jakaś pani z nimi się zdzwania i przepytuje, czemu oni sami się nie nagrywają i czemu nie mają artykułów w tej gazecie czy w tym portalu, a jednocześnie swoje nagranie, swojej mordki, które wrzucają później u siebie, żeby to pół godziny czasu zrobiło się nagle 100 godzin kontentu. No. Znaczy, jakieś tam filmiki mam i nad tym pracuję tak samo mniej więcej jak nad tą książką i to tak właśnie, wiesz, muszę chyba się zmobilizować i naraz to gdzieś tam ogarnąć. Ale właśnie, mi się wydaje, że słowem kluczem jest proces, więc pytanie, czy pisząc książkę rozpoczęłaś od tego, że zrobiłaś przedsprzedaż książki? Nie. Znaczy, kurczę, no boję się, bo chciałabym się wywiązać z tego, no jednak chyba bym wolała mieć fizycznie tą książkę już napisaną niż obiecać komuś, a później nie móc się zmobilizować, żeby jednak ona powstała, nie? Nie, to nigdy tak nie działa. Jak się nie będziesz mogła zmobilizować, to dasz pieniądze. Ale moment, który masz pieniądze za książkę, która nie istnieje, to coś po prostu klika w głowie i napisujesz. Może to jest właśnie takie coś, co rzeczywiście powinnam zrobić, no. No tak, no bo jeżeli jest jakieś błędne koło, gdzie ktoś czegoś nie robi albo nie wie, od czego zacząć,
albo robi coś długo i nie ma widać końca, tak jest pewnie z twoją książką, no to najlepszym momentem na to jest takim narzędziem jest przerwanie tego błędnego koła przez pieniądze, czyli hej, chcecie moją książkę? I się zdziwisz, że tak samo jak z Jerukomu, jejciu, ty sprzedajesz kamienicę obcym ludziom, więc co, dlaczego mieliby od ciebie książki nie kupić? No, znaczy tak jak właśnie bałam się gdzieś, nie wiem, nagrywać jakieś filmiki, jakoś też miałam mega jakby taką blokadę w głowie, nie wiem w sumie czemu, to właśnie ostatnio, w sumie to wydarzenia z ostatnich 2 tygodni, gdzieś tam też zrobiliśmy pierwsze webinary, jakieś takie rzeczy, no i właśnie odzew był mega pozytywny, w sensie aż byłam zdziwiona, że tak dużo osób gdzieś tam pojawiło się i zaczęło słuchać i w ogóle naprawdę mega pozytywny odbiór, więc to jakoś mnie tak zmobilizowało, żeby teraz bardziej regularnie gdzieś to tam robić. No, czyli w sumie wychodzi na to, że gorzej myślisz o sobie, niż o tobie myślą ludzie wokół ciebie. No może tak być, no w sensie jakoś, nie wiem, ogromny miałam stres przed tym, żeby coś nagrać i takim przełomem było właśnie, byłam u takiego kolegi, który właśnie organizuje Polskie Forum Nieruchomości i też mieliśmy live'a, gdzie dla mnie live to w ogóle był pierwszy i w ogóle no bardzo dla mnie to był duży stres. No ale było super i w ogóle było około 140 osób, gdzie myślałam, że będzie 15 i się modliłam, żeby w ogóle ktoś przyszedł na tego live'a. No, okazało się, że rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo dużo było tych osób. Dostałem zaproszenie na coś takiego, co się nazywa. O, już ci mówię nazwę tego. Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomości. O, mają event w styczniu i dostałem zaproszenie, żeby tam występować. I jaka jest. Czy. Okej, okay, na to odpowiedziałaś. Wartość brania udziału w eventach, bo moje kolejne pytanie będzie takie, czy w nieruchomościach najwięcej zarabia się na nieruchomościach, czy na szkoleniach z nieruchomości, bo też to jest bardzo modny, popularny temat, jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz. Znaczy wiesz co, powiem ci tak, no nie ukrywam, że teraz w weekend będziemy też robić szkolenie i też robimy właśnie szkolenie z flipowania w Gdańsku z rozsądnymi braćmi. Myślę, że na nieruchomościach zależy kto oczywiście. Rozsądni bracia, bo nie znam co. Rozsądni bracia, bardzo ci polecam, żebyś sprawdził, ale rozsądni bracia w ogóle to jest też śmieszna historia, bo poznałam Michała z rozsądnych braci, który się nazywa Kiereś, a ja się nazywam Kieres, więc różni nas Eś. Tak naprawdę. Michał do mnie podszedł właśnie na jednym z eventów właśnie takich networkingowych. No i właśnie od razu jakby gdzieś tam dobrze nam się rozmawiało, więc gdzieś tam właśnie te rozmowy poszły dalej. No i teraz właśnie widzisz, po Patrz, dwóch latach w sumie, znamy się 2 lata, robimy teraz właśnie wspólne szkolenie, a chłopaki z Gdańska, oni są deweloperami. Oni budują całe osiedla, budują takie mniejsze domki, które się nazywają sasanki. Oni też prowadzą szkolenia z nieruchomości, no ale tak naprawdę ponad 70 inwestycji deweloperskich zrobili, więc myślę, że zdecydowanie bardziej zarabiają na nieruchomościach niż na szkoleniach. Ale no chcą się dzielić wiedzą. No i też mają jakiś taki cel globalny, że tak powiem, żeby właśnie ten ich produkt zagościł w całej Polsce. No a że oni są tylko trzej, to właśnie jakby tą dźwignią też są ludzie, którzy właśnie u nich robią szkolenia i później pod ich marką budują domy. Okej, mega ciekawie to brzmi. Jestem właśnie na ich stronie, patrzę, fajnie to wygląda. Wesoli uśmiechnięci uczestnicy, fajna strona, fajna nazwa, rozsądni bracia. No cool. Dobra. I powiem, że znasz parę osób z nieruchomości, bo też gdzieś tam oglądałam jakieś właśnie twoje wystąpienia, gdzie się pojawiały jakieś nazwiska, ale właśnie jeszcze chyba na rozsądnych braci dopiero. Nie, no nigdy tak nie zapamiętałbym to. Jedyni bracia, jakich znam, to bracia sadownicy, ci od soku, ale rozsądni bracia. Fajne. Fajne też, nazwa fajna, nie? A my też kolegę ty sobie założył firmę i nazwał ją Solidna Firma. Tak jak to za firmy. On też kolegę to nazwał firmę Szara Strefa. Albo gdzieś na Śląsku jest też firma właśnie taka z branży nieruchomości, która wymienia okna i się nazywa Szybka. Szybka. Można. No. Dobra, mity w branży twojej nieruchomościowej, bo myślę, mnie trochę smuci, martwi, że jest sporo ludzi, którzy edukują w zakresie nieruchomości i mówią, ty też możesz to zrobić i wpakowują się w to ludzie, którzy nie powinni tego robić i płacą później tego dużą cenę albo finansową, czasową. Czasami nawet się te pary rozwodzą przez te remonty i pierwszego flipa. Też tak może być. Więc pytanie do ciebie jest takie, dla kogo to jest?
Znaczy powiem Ci tak, przede wszystkim ja uważam, że tak jak Ty znalazłeś sobie super niszę i w sensie jakby myślę, że stworzyłeś sobie trochę branżę taką swoją, to ja przede wszystkim uważam, że trzeba robić to, co się lubi. Obojętnie, co by to nie było, to robić to z pasją. No i nieruchomości, okej, jest jakaś tam kasa, no ale jak ktoś tego nie lubi, to nie jest jakby takie, wiesz, coś, co może robić całe życie. I myślę, że jednak kluczem do sukcesu jest to, żeby robić to, co się lubi, a nie to, gdzie są duże pieniądze, nie? Bo powiem tak, no flipy to jest jakiś tam proces, którego na pewno da się nauczyć, aczkolwiek no też na pewno nie jest to dla wszystkich, bo na pewno jest ileś stresu, trzeba na pewno mieć umiejętności związane z relacjami, bo tak naprawdę uważam, że w nieruchomościach to 90% to są relacje, czyli właśnie negocjacje, zbudowanie relacji z kupującym czy sprzedającym, a takie twarde umiejętności, no to tak naprawdę można zlecić, nie? Więc uwaga, no. Mam pomysł, który może pomóc tobie, nam i widzom. To jest burza mózgów, niepropozycja, choć to Jasne. nagrywamy. Zróbmy razem flipa. Będzie to U. polegało na tym, że ja dam pół kasy, ty dasz pół kasy. Ty dasz know-how, jak to zrobić. Nagramy z tego case study i pokażemy na moich mediach na przykład. Hej, jak zarobić 50 koła na flipie? Każdy z nas. I stworzymy z tego taki proces odtwarzania tego do początku i myślę, że to może być mega ciekawe, bo taką mam hipotezę oczywiście, nie? A Że zapraszam. pokazanie takiego case study zrobionego przez nas, że ty masz know-how, a ja mam gotowość być twoim partnerem i pokazanie w moich mediach, to może być super ciekawe. Jak najbardziej. Ja jestem Co otwarta na masz? wszelkie współprace. Jak najbardziej. Znaczy właśnie, kurczę, powiem Ci, że właśnie jest mi bardzo to bliskie, że właśnie współpraca jest super. Na pewno znasz na przykład Kubę Bączka i właśnie jemu na przykład ostatnio podrzuciłam 3 mieszkania, które kupił w Katowicach w bardzo dobrej cenie. Też wiem, że właśnie gdzieś tam o tym powiedział, więc później do mnie się ludzie odezwali gdzieś tam na Facebooku, więc jakby wiesz, właśnie takie małe dobre uczynki gdzieś tam później wracają. No i tak to działa. Więc taka ekonomia wdzięczności, jak to mówią A pewni gdy ludzie. robisz flip sobie, określasz jakiś cel, że nie wchodzę w nieruchomości mniejsze niż potencjalny zysk na poziomie, nie wiem, 30 tysięcy, 50 albo 80, czy nie? Powiem Ci tak, bardziej dla mnie jest ważny czas, bo nie ukrywam, że jak zaczęłam tego robić więcej i to nie było tak, że robię jedną nieruchomość czy dwie naraz, tylko na przykład kilkanaście albo jeszcze więcej, to ważniejsze dla mnie od tego, ile zarobię, było jak szybko to zarobię i ile jestem w stanie zrobić naraz. I jakby już przeszłam z tego etapu, że na przykład miałam, nie wiem, 3 mieszkania w różnych miastach, do tego, że na przykład teraz mam 17 w jednym bloku. No i wtedy po prostu jakby nawet jak mniej zarobię, a pomnożę to razy 17, to dalej jest fajnie. Ale tak naprawdę też już stałam się trochę bardziej wybredna, no bo im dłużej coś robisz, tym jakby większe kontakty masz, tym głębiej docierasz do okazji. No i po prostu już mogę wybrzydzać troszeczkę, bo właśnie dużo energii poświęciłam na to, żeby gdzieś tam zbudować sieć kontaktów na samym początku, pochodzić na spotkania networkingowe. Też dużo ludzi mnie właśnie z Facebooka kojarzy, więc gdzieś tam to, że jestem ruda, też pomaga, bo mało jest dziewczyn w nieruchomościach, no i gdzieś tam ludzie mnie w miarę kojarzą. Więc dzięki temu też dużo jakby szybciej to poszło i taka kulka właśnie śniegowa teraz jakby zaczyna się toczyć szybciej, nie? To wiesz, o Jezus, mnóstwo analogii widzę u siebie. Czyli jak ty mówisz o jednej kamienicy z mieszkaniami, to ja uwielbiam jednego autora, który wydał 5 książek, tak jest Gary Vaynerchuk. My wydaliśmy wszystkie książki i nie od razu, tylko odkupowaliśmy licencję wstecznie. Czyli wydaliśmy najnowszą i wstecznie odkupowaliśmy tę licencję, czyli jego pierwsza książka była wznowiona na końcu u nas. I jest super fajne, bo promujesz jednego autora, czyli w swoim przypadku jeden adres. Nie masz tych mieszkań 5 czy 17. Dokładnie. I to wybrzydzanie, o którym mówisz, też doskonale znam, bo ludzie, którzy wchodzą w branżę, wydaje mi się, że tu chodzi o upolowanie jakiegoś tam bestsellera, nie? A No. możesz sobie po prostu kupować bestsellery w ilościach hurtowych, ale masz go w ręku i co z tym dalej zrobić? Czyli ja już mam taką twardą wiedzę, jak i intuicję, w którą stronę z tym pójść, albo jaki mam pomysł na ten projekt. Czyli będziemy wydawali bajkę dla dzieci, pierwszą w naszym wydawnictwie, ale dokładnie wiem, co z nią zrobić, bo nie jest taka bajka w stylu Jasi i Małgosia poszli tam do babci i zjadł ich zły wilk. No tak, więc bardzo się utożsamiam z tym, co mówisz na poziomie doświadczenia, że im masz więcej, tym mniej się ścigasz,
bo Tak, wiesz, że jak ktoś tam biegnie, to niech sobie biegną, ja poszukam sobie czegoś innego i dodatkowo możesz też poczekać. dokładnie tak. I to jest I w fajne. momencie, kiedy pojawia się okazja, możesz powiedzieć, okej, biorę wszystkie, a nie, że tylko jedno znajdą cię stać albo na dwie, albo wiesz, jak ten kapitał zdobyć. No. Dokładnie. Bo właśnie to jest w rynku nieruchomości fajne, że tak naprawdę gotówka jest. Więc jak właśnie powiem ci tak, że teraz już za dużo ludzi chciałoby ze mną zrobić flipa i też mogę jakby wybierać, z kim coś zrobię, nie? Bo właśnie już myślę, że jest właśnie taki etap, że już nie do końca potrzebuję pieniędzy, a gdzieś tam wybieram sobie, co właśnie jestem w stanie zrobić. No i w sumie do tego dążyłam, bo chciałam właśnie mieć taką w cudzysłowie wolność, nie? Na zasadzie takiej, że nie muszę zrobić tego flipa i muszę zarobić, nie wiem, 20 tysięcy. Tylko chcę robić fajne rzeczy, po prostu. Bo okej, to teraz myślę, znowu burza mózgów, że jeżeli by się powiodła hipoteza, hej, Osman z Kieres Podgórska zrobili flipa, każdy z nich zrobił po 50 tysięcy, to mamy ciekawe case study. To case study publikowane u mnie na pewno ściąga na ciebie uwagę, więc jeżeli masz książkę, to ta uwaga przekieruje się na książkę i właśnie zrobiłaś ekstra 50 tysięcy na książce. Mając już case study, obecność w mediach, książkę, klientów, którzy kupili, można zrobić szkolenie online'owe za 500 tysiąc 2,8 i się okazuje, że ta piramidka cały czas rośnie. Jasne, I że tak. I tym jednym pomysłem pojawiło się 500 tysięcy. Czyli robimy flipa wspólnie, rozumiem, tak? Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Słuchaj, kiedy jak to przedstawiałaś, jestem tego ciekaw. Czuję chemię, nie wiem, może to jest błędne czucie, ale rzucam gotowość. Mało tego, mamy to nagrane. O, wrzucimy to dokładnie. Public i jeszcze przyjęła komentarze, więc to też będzie ciekawe, bardzo ciekawe. No. Jak najbardziej, to teraz podejmuję wyzwanie, znajdę jakąś fajną nieruchomość, na której będziemy mogli coś fajnego zrobić i mam nadzieję, że się uda, naprawdę. Mam nadzieję, że nie rzucasz na wiatr, więc... Jest to nagrane, więc nie ma żadnego z tym problemu. Alina, no i zobacz, jak fajnie klamrą domknęliśmy to ponad pół godziny rozmowy. Bardzo, bardzo merytorycznej, fajnej rozmowy. Nie jestem zaskoczony, tylko jestem zaskoczony tym, jak dużo tego gęstego było od pierwszych 3 minut. Także dziękuję ci bardzo i to jest odcinek taki pod tytułem Odczarowanie flipów może, albo analogia w różnych branżach, bo myślę, że nie chodzi o analogię nieruchomości, wydawnictwa, tylko dowolny biznes, że było wiele elementów, które się tu przewijały jako elementy wspólne, taka baza. Mnóstwo osób nie będzie w ogóle umiało zrozumieć tego, tej analogii, czy że to jest system, proces, ale kto ma zrozumieć, to sobie z tego wartość wyciągnie. Tak. No i to, co też powiedziałeś, że właśnie taka chemia często jest takim gdzieś taką iskierką, która właśnie zaczyna, a później z tego bardzo dużo fajnych rzeczy powstaje. I widzę, że u ciebie też właśnie osoby, które gdzieś tam przez przypadek spotykasz, później fajne rzeczy z tego powstają i też właśnie dużo twojej społeczności gdzieś tam słucha później, czy Mirka, czy właśnie Zen Jaskiniowca, właśnie takie fajne bardzo osoby, które gdzieś się pojawiają, nie? I jest wartością to dla wszystkich właśnie. Tak, i wszyscy z sobą pracują, wszyscy z sobą się wspierają, te prace wychodzą, bo gdyby nie wychodziły, to nie byłoby wzajemnych rekomendacji, bo też im jestem starszy, tym bardziej ważę dawanie rekomendacji komuś, na kogoś, z kim ja pracuję, bo to, że ja z kimś dobrze pracuję, nie znaczy nic w zakresie Dokładnie. Innej osoby, ale cieszę się, że od tak już ponad roku no nie miałem wtopy w zakresie rekomendacji i wszyscy są super szczęśliwi, to rośnie, nie? Ja polecam do niego, on poleca mnie gdzieś tam i to wszystko zostaje, śmiejmy się, takiej rodzinie, haslerskiej rodzinie, która działa poniżej radarów i skupia się na skuteczności, bo też długo zeszło mi znalezienie ludzi, którzy podzielają wartość, jaką jest efektywność, bo bardzo często spotykałem się, już past symbol, tak, spotykałem, z ludźmi, którzy ponad skuteczność cenili sobie medialność albo taki błysk opakowanie, nie? A ja mimo tego już mam ekspozycję w internetach, dla mnie ona jest narzędziem do budowania biznesu, a nie jest potrzebą... Oj, czekaj, bo coś tutaj mi się... A przepraszam, musiałem włączyć jakieś połączenie. A nie jest moją potrzebą, żeby być tam gdzie w internecie, że jestem fajny. No, taka myśl w zakresie tego, co jest dla kogo wartością. A co jest twoją wartością główną? Znaczy w sensie, dlaczego pracuję, tak? I w sensie takie, co dla mnie jest najważniejsze.
skuteczność, albo chcesz, żeby było rodzinnie we współpracy, że tak milusio jest, czy chcesz, żeby było etycznie, czy chcesz, żeby było, nie wiem, szybko, albo czy chcesz, żeby było zawsze To już na powiem. Twoich warunkach. Znaczy powiem Ci tak, zawsze wszystkie biznesy, które robiłam, a też jeszcze były jakieś tam poboczne po drodze, to zawsze dla mnie najważniejsi byli ludzie. I starałam się obracać w takim środowisku, gdzie właśnie w podskokach szłam do pracy i właśnie cieszyło mnie to, że wspólnie właśnie się nakręcamy, że mamy te same właśnie pasje, z tego samego się cieszymy, że to nie jest coś, co robimy za karę, tylko mega nas to jara, nie? W sensie strasznie lubię, jak mi sprawia radość to, co robię, więc i lubię się obracać wśród takich ludzi. I to jest dla mnie główna wartość. A pieniądze nigdy nie były dla mnie taką główną wartością. Zawsze właśnie te pieniądze gdzieś tam po prostu przez to, że starałam się robić to, co robię, najlepiej jak potrafię, no to gdzieś tam to się po prostu tak naturalnie pojawiało, a zawsze mnie cieszyli ludzie, naprawdę. Po prostu zawsze staram się sobie znaleźć jakby taką ekipę, z którą się czuję mega dobrze, w której się rozumiemy i w której po prostu to tak naturalnie się napędza. To jeszcze dam komentarz, że często taka właśnie para wartości w stylu skuteczność i szybkie działanie. Czyli ja nie do końca dogaduję się z ludźmi, którzy są skuteczni, ale działają mega wolno. W sensie te machaliny muszą nam się przytoczyć. Jakby utrzymuję z nimi kontakt, relacje i tam za rok, dwa, trzy może coś zrobimy, ale tu i teraz działamy z tymi, którzy, okej, pomysł, akcja, ty masz zasoby, ja mam zasoby, jest pomysł, róbmy. I to od razu widać po pierwszej rozmowie, czy w ciągu, nie wiem, doby powstaje mail konkretyzujący, że idziemy dalej, i nie ma tej bezładności. No, to powiem Ci, że ja też tak mam, bo właśnie myślę, że to jest akurat mój plus, bo jakby obracam się też wśród najbliższych moich ludzi. Mam perfekcjonistów, którzy na przykład, żeby stworzyć, nie wiem, wizytówkę czy jakiś folder, to na przykład dopracowują to miesiąc, nie? A u mnie to wygląda mniej więcej tak, że na przykład takie zdjęcie, które miałam w tle gdzieś na Facebooku, mówię, kurczę, muszę mieć zdjęcie w tle, powstało w 10 minut. Mówię, fajne, wrzucam. I właśnie. Generalnie jeszcze takie jedno z moich ulubionych haseł, że właśnie wiesz, lepiej zrobione niż idealne, no bo jakby właśnie, znaczy z książką akurat może tutaj akurat to nie jest dobre odniesienie, ale całą resztę to raczej właśnie też mam tak, że jak coś wymyślę, to musi od razu to być, nie? Z książką jest idealne odniesienie, tylko zaczęłaś proces od niewłaściwej strony w moich standardach działania. Czyli Możliwe. zaczęłaś od czekaj, analogii w twojej branży. Nie mam jakiejś analogii w twojej branży. Ale chodzi o to, że zaczynasz od klienta, a nie od produktu. Gdybyś nie miała klientów albo umiejętności tych klientów pozyskiwania, to byś nie kupowała nieruchomości. Nie? No, jest to możliwe. Tak jest. Proszę Państwa, Alina Kiedes-Podgórska, fliperka, autorka. Ja myślę, że ty prędzej zbudujesz Przyszła. osiedle niż myślę, że prędzej zbudujesz osiedle niż wydasz książkę. Tak coś czuję. Bardzo A. dobrze. Jestem sportowcem, więc nie tak łatwo mi wejść na ambicje, ale chciałabym tą książkę napisać, więc mam nadzieję, że jednak powstanie niedługo. To może ty napiszesz książkę. Ja wybuduję jakieś osiedle z O, twoją na przykład. pomocą. Albo No. może zanim skończę pierwszego flipa, to napiszę tę książkę, co? I to będzie najbardziej wartościowe udokumentowanie tego procesu, bo no tak, zaintrygowany jestem pomysłem, twoją propozycją, gotowość, let's do it. Let's do Dobra. it. Gdzie się można znaleźć? Polinkujemy poniżej. Znaleźć można mnie głównie na Facebooku, Alina Kieres Nieruchomości. I myślę, że tam wszystkie są informacje. Jeśli ktoś będzie chciał do mnie dotrzeć, to właśnie najlepiej na Facebooku. Doskonale. Mamy to. Dziękuję Ci bardzo, Alina. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia.